Ja króciutko bardzo, bo tu większość jednak kwestii dotyczyła samego raportu i roli związków zawodowych. Natomiast jedna kwestia właśnie a propos tego, co Pan mówi, rzeczywiście jeśli chodzi o usługi zwłaszcza sprzątające, to głównym kosztem to jest koszt pracy. Ale tutaj Państwo ma bardzo duży wpływ na to, jak ta konkurencja się kształtuje, tak? Czy ona rzeczywiście, tak jak w tej chwili, gdzie głównym kryterium jest cena, doprowadza, a właściwie wymusza, bo tak twierdzi wielu pracodawców, wymusza to, żeby oni zatrudniali ludzi na czarno albo za głodowe stawki po to, żeby obniżać cenę, bo ta cena decyduje o tym, czy oni będą wykonywać to zamówienie, czy nie. Czy też Państwo jednak stara się świadomie to kształtować, właśnie na przykład określając warunek zatrudniania na umowę etatowe, czy też na przykład określania bardzo precyzyjnie standardu wykonywania tych usług, tak? Bo mówimy o aspektach pracowniczych, ale istotny aspekt tego kryterium cenowego jest taki po prostu, że jakość tych usług jest niska i pokazał raport, tak? To, co pani Katarzyna mówiła, dlaczego gabinet dyrektora nie są sprzątane przez zewnętrzne firmy. Nie dlatego, że tam są jakieś tajne rzeczy i tak dalej, tylko wiadomo, z góry jakby wiadomo, że jakość tych usług jest niska, tak? Więc to jest bardzo ważny aspekt. I moim zdaniem, zgadzając się z Panem, to jednak pokazuje, że Państwo ma tutaj ogromną rolę, jak ta konkurencja jest kształtowana. Kwestia stosowania klauzul, czy to podraża wykonywanie zamówień. Myśmy przyglądali się kilkudziesięciu zamówieniom i to się absolutnie nie potwierdziło. Udało nam się nawet zdemaskować, a właściwie przekonać szefa takiego wydziału dotyczącego zamówień publicznych Urzędu Miasta Gdańska, który przez pewien czas lansował taką tezę, że to podraża i miał tak, na to dawał taki dowód, że miasto Gdańsk ogłosiło duże zamówienie dotyczące usług właśnie sprzątania tam kilkunastu obiektów na terenie miasta Gdańska z klauzulą zatrudnieniową. To znaczy postawiło taki warunek, żeby wykonawca zatrudnił 10 osób bez roboty. I miasto dostało w efekcie oferty, które przekraczały to, co miasto mogło zapłacić, jakieś tam 15-20%. W związku z tym unieważniło to postępowanie i za chwilę ogłosiło ponownie dokładnie takie samo, tylko już bez tej klauzuli, tak? I dostało oferty tańsze mniej więcej o 15-20%. I to był dowód dla niego, że rzeczywiście postępowanie z klauzulami jest droższe. Ale myśmy mu udowodnili, że nie ma racji. Natomiast to, że te oferty były droższe, wynikało z prostej przyczyny. Mianowicie akurat Gdańsk wymyślił sobie horrendalny kary dla wykonawcy, który nie utrzymuje tego warunku. Kary sięgające 15% wartości zamówienia od głowy dla każdego bezrobotnego. Czyli jeżeli by się okazało, że ten bezrobotny w trakcie realizacji zamówienia odchodzi sobie z pracy, bo zostaje zwolniony i tak dalej, to wykonawca musiał płacić 15%. I to spowodowało, że wykonawcy racjonalnie kalkulując to ryzyko, no, musieli zaoferować wyższą cenę, ale nie sam fakt zatrudnienia tych osób, więc to jest bardzo istotne. No i rzeczywiście, myślę, że tu jest duże pole do dyskusji, to też patrzę na Pana Przewodniczącego, dlatego, że w większości krajów unijnych są bardzo zróżnicowane, także to można analizować, ale są różnego rodzaju systemy certyfikacji tych wykonawców, którzy są uprawnieni do tego, żeby ubiegać się o zamówienia publiczne. A elementem tej certyfikacji jest między innymi prześwietlenie właśnie pod kątem tego, czy pracodawca płaci ZUS, płaci podatki, czy nie narusza praw pracowniczych i tak dalej, i tak dalej. Być może warto o tym zacząć rozmawiać, czy u nas rzeczywiście też takich mechanizmów nie należałoby wprowadzić. Wtedy rzeczywiście zamawiający będzie miał no, o wiele łatwiejszą też umówmy się sytuację, bo nie będzie musiał sam indywidualnie prześwietlać takiego wykonawcy, tylko Państwo już jakby częściowo załatwi to w dużej mierze za niego. Jak Państwo wiecie,
miastu jest możliwość tworzenia spółdzielni socjalnych, które miały być taką szansą na właśnie samozatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W pewnym momencie zmieniono ustawę i wprowadzono możliwość tworzenia tej spółdzielni również przez na przykład dwa samorządy albo dwie organizacje pozarządowe. Intencją tego było to, żeby zachęcić samorządy też i organizacje w inwestowanie w te spółdzielnie, bo okazywało się, że tworzą je ludzie wykluczeni, nie mający kapitału i właściwie to jest dużym ograniczeniem. Ale okazało się bardzo szybko, że samorządy odkryły tak zwany drinking house, który istnieje zgodnie z dyrektywami unijnymi, polegający na tym, że instytucja publiczna może zlecić realizację określonych usług, na przykład sprzątających, jednostce podległej, jeżeli ta jednostka ma to w zakresie swoich usług, bez żadnego postępowania, bez żadnego przetargu i tak dalej. I niestety samorządy zaczęły tworzyć te spółdzielnie socjalne, głównie z myślą o tym, żeby wykorzystać ten tryb in-house. Doszło do tego, że w zeszłym roku spotykam burmistrza z Dolnego Śląska, z Litwy, który powiem, jakie to miasto, który mi mówi tak, wie pan co, no my właśnie też zakładamy taką spółdzielnię socjalną. Ja mówię, o no to fajnie, bo to nie mówi, ale to dla nas jest bardzo korzystne, zlikwidujemy nasz zakład usług i ta spółdzielnia zatrudni naszych pracowników. Śmieje się, ale to jest tragiczne, tak? Tragiczne jest też to, że on nie widział w tym absolutnie nic złego, tylko że to był genialny pomysł. Więc pokazuje, jak jeszcze w tym obszarze też się dzieją bardzo niedobre.